On wygląda jak Bimo. Dobra, gdzie ty poszedłeś? I tu miałem wcześniej pójść. A nie, nie tu. A może to było to, o którym myślałem wtedy? I rozwalił się komputer. Ale zastanawiam się, gdzie on spierdzi, lelił. A! Pozwól się tym zajmę. No, podaj mi kluczyk. Gdzie to jest tutaj? Kot to rozumie, jo? Dostałem armor i zamarłem na zawał. Padłem na zawał! On mnie morduje od środka! Albo nie. Boże, jak pokracznie chodzi. O ja pierdolę. Chyba nie do końca jak zaprojektowano. Ale koks, mam EQ i wspomnienia, których mam 0%. Łatwizna. Jeśli kiedykolwiek zainteresuje cię jakiś przedmiot, możesz mi go pokazać. Lub innym, jeśli ich spotkamy. A teraz wydostajmy się z tego mieszkania. Okej. A tam to było na zdjęciu jakimś tutaj, nie? O, tu. Świadectwo stopnia inżynierskiego należało do rankowca, dla którego pracowałem. Co to było? A! Przez szyby, dobra. Myślałem, że coś mi się blokowało nowego. No, szczyłem pazurki, to lećmy! Tak. Dawaj do plecaka. Ale czadowy robot. Po co latarka w takim miejscu? Lubił koteły chyba w ogóle. O. Coś napisane, mam nadzieję, że to zadziała. Ale co zadziała? A do tego pewnie jest latarka. Którym była latarka? Którym była latarka, halo? Ej! Lol. Mogę patrzeć na swój tył. Super, super. O. Nie, ZB2. A dobra, tutaj nie ma zera. Chciałem 0476 pisać.
Do 3 razy sztuka. 4, 4, 5, 7. Może dlatego, że jest zmazany, to będzie ten. Nie, oszukali mnie. To tu jest przejście! Ty, dobra. O, kod. Dobra, tego nie widziałem, że akurat tu jest przejście. Czy coś tu jeszcze jest? Zostanę mistrzem pianina. No bo po co mi była latarka? Po prostu dupny pokój to mają. Nawet oświetlenia nie ma. Kto wymyślił taki pokój bez oświetlenia? Raczej składzik. I kto pisze kod przy otwartych drzwiach? Po co w ogóle ten kod w takim razie? Działa! Dobre jest. O, wiaderko. Wow, spójrz na to miejsce. To winda w oddali, to chyba ważne. Czy ta winda? Musimy iść w górę. Która winda? A tam to się świeci, o. Szkakuj na podkład. Pokład. Dobra, nie będę wszystkiego zrzucał, co się da. Tylko te rzeczy, które są blisko. Halo! Nie! Pomocy! Wiadro mi uciekło! Help! O, wraca do mnie. Magia. Ale ładne jajka. You spin me right now, baby, right now. I w drugą. Jak to zawsze. Nie musiał tam zeskoczyć, tak ładnie to wygląda. Wygląda trochę jak trampolina. O, to wygląda jak wspomnienie. Cześć, pamiętam obszar na zewnątrz. Mam wrażenie, jakbym już tam kiedyś był. Czy to stamtąd pochodzisz? Słuchaj, co? Obiecałem komuś, że się tam udam. Tylko komu? Ta karta pocztowa była inspiracją dla muralu. Zabierzmy ją. I magicznie znikła. Karta pocztowa. Znaczy kartka. Czemu mam te wszystkie wspomnienia? Jakim trybem się tu dostały? Idźmy dalej. 3%! Jej! Czy to jest coś w stylu Hellblade'a, że trzeba zebrać wszystkie? Żeby mieć 100% gry? Tak jak w Hellblade'zie były te tabliczki z teaserami, które były fajne. Swoją drogą. W ogóle przełożyłem przedłużany 16-godzinny live na niedzielę z soboty. Tak a propos. Czyli nie dzisiaj, tylko jutro będzie. 16-godzinny przedłużany strumyk. Wiem, że to są te wspomnienia, spoko.
Przeczytałem opis. Ale słodko reagują. I co mnie zjeść. Run! Ej, tu był nabity ich kolega. A no w niedzielę. O, robot. A co? Co za smutny hipek? Slamsy. Włączył alarm. Halo, nie mogę biec. A czemu nie będziesz mógł być w niedzielę? Czy ty czasem nie masz wakacji? Marce? Spotkałem żywe dusze. Ale dziwny jest ten ekran, taki typowo cinematikowy. Choć nadal mogę normalnie chodzić, żeby... Ale skakać już nie o dziwo. Będziesz jechać do babci na kepsa? Babcia będzie robić kepsa? On ich uratuje. Ale oczy mu znikły. Halo. Nara, mam cię w dupie. Pomówmy z nim, może coś z tego będzie. Halo, oszukali mnie. Ale uśmiechnęła ta minka. Posługują się własnym językiem. Ty nie jesteś Zurkiem. Czym? Kot zwędził ci język? Osiągnięcie? Nie znamy tu takich jak ty. Kropka, kropka, kropka. Możesz pozostać w naszej wiosce tak długo, jak nikogo nie zjesz. What? Będę mógł się zaprzyjaźnić z wszystkimi. To są ewidentne roboty. Tylko zdaje się wiele wiedzieć o tej okolicy. Może pokazałem mu kartkę potrzebną, bo może wie jak się stąd wydostać. A mogę zrzucić piłkę na początku? Nie dadzą mi zrzucić piłki. A tak idealnie jest postawione, zobaczcie. Porozmawiaj ze strażnikiem. Wyglądasz na zgubionego. Czego ci trzeba? Och, zdjęcie światła na zewnątrz. Co za bzdura. Ta winda nie działa. Wszyscy wiedzą, że nie sposób się stąd dostać. Wszyscy poza nieznajomymi. No przecież wrzucałem filmik, Marcel. Z pokazu. Tyle, że oni odeszli. Z wyjątkiem Momo. Momo! Jeśli chcesz, możesz z nim porozmawiać, ale on już odpuścił sobie próby wydostania się stąd. I był to dobry pomysł. Mieszka na szczycie tego budynku. Z pomarańczowym neonem. Powinieneś widzieć takie rzeczy.
Zawsze nie proszę, może prosić o pomoc. Tadik mówi, że powinniśmy porozmawiać z mamą w tym wielkim budynku pomaczonym, ale no. To wiem. Gol! O! Bum, szakalaka! Osiągnięcie. Jak miło. Tak myślałem, że chcą mnie nagrodzić w końcu za rzucanie przedmiotów. Targowisko. Widać, jestem kupcem z targowiska. Ty mi coś dasz, a ja ci dam coś w zamian. To banalnie proste. To relik starożytności i świadectwo talentu naszych przodków. To będzie kosztowało cię 3 puszki napoju energetycznego. Bardziej nie zejdę z ceny. Nie przypomnę. No, bywa. Energetyki rządzą w tym świecie. Może mogę go określić z jakiegoś energetyka? To będzie chyba fair. Vince, spójrzcie tylko na te skarby w śmieciach. Manna z nieba, no skądś na pewno. Błękitne niebo, ha! Myślałby kto. No, kolejny. Letto! To jak ten aktor. Mamy szczęście, że dysponujemy tymi środkami i zaraz czymi przeciw zurkom. Slumsy mają swoje zagrożenia i grunt to być przygotowanym. Czasami widuje się takie obrazki. Wszystkie mówią o świecie na zewnątrz. Piękne marzenie. No właśnie widzę. Właśnie to robię. Piszcza! Dobry skoczek z niego, ale na razie nie idę tam. Zabać! No będę robić na 100%. Wszystkie gry robię na 100%. Chyba, że są Resident Evilami dwójkami. Czy trójkami. No do tego jeszcze nie mam na 100%. Kto? Proszę, nie odrywaj mnie od mojej medytacji. W sensie. Po co nam iść? Tam nic nie ma. Zdaje się, że mama ma takie zdjęcia. Może jemu je pokaż. Naprawdę chciałeś pojechać windą? Nigdy nie widziałem, żeby działała. A już skończę... A jutro skończę 374 lata. Ronin. Piękne marzenia, szkoda tylko, że marzenie. Przestraszyłeś nas, że hej, myśleliśmy, że jesteś zurkiem. Och, ale śliczności. Śliczności. Te energole. Wydaje mi się, że ich potrzebuję do życia. Czy mogę was ograć do jakichś energoli? W lodówce o dziwo nie macie żadnych. O! Jedynie nasi przodkowie potrafią rozróżnić te kolory. Powiada się, że kiedyś dominowały one na świecie. Zielone? Nasi elastyczni przodkowie zostawili nam to miasto. Nasz dom jest dziedzictwem. Sorry. Starożytne opowieści wspominają o naturalnym... Halo! Starożytne opowieści wspominają o naturalnym świecie, które wyciekało z ich gwiazdy i lądowało u naszych stóp. Światło to było źródłem ciepła i zadowolenia u naszych przodków. Umożliwiało im rozwój. Jak to dobranoc? Halo? Jest dopiero 34 minuty po północy. Zajmuję się roślinkami. Ludzie tak bardzo je ulepszyli. Wymagają teraz niewiele światła. Jak to ja ziewałem?
Wystarczy tylko trochę je podlać i spójrz tylko, jakie robią się wielkie. Ta technologia rzeczywiście zdumiewa. Do takiego te cała plaża. Pierwszy raz o takim czymś słyszę. Ja nie ziewnąłem. Ja nie umiem ziewać. Kiedyś umiałem, ale już nie. Dostanę Ergola na pewno. Ja, szybkość 2000. Fajna nazwa. Ej, coś tu było. Które to koniec gry? O! Ciekawość zabiła kota. Ej, nie umiem chodzić! Help! Ratuj mnie! Dostałem osiągnięcie, ciekawość zabiła kota! O. Tajny kot do sejfu. A, mam pewnie go w itemach. Napisałem tu, żeby podążać za numerami, ale wygląda mi to na język binarny, rząd zer i jedynek. Musi istnieć jakiś sposób na rozszyfrowanie tego kodu. Pewnie ma związek z tym sejfem. O, ma inną twarz. Jestem... Witaj, jestem muzykiem, ale nie mam żadnych piosenek. To zajebisty się muzyk. Piękne, błękitne niebo. Ha, napiszę kiedyś o nim piosenkę. Przydałoby się. To bardzo stary kod binarny, tylko jakiś srogi kujon mógłby go odczytać. Co oznacza bardzo stary kod binarny? Kod binarny to kod binarny. Jak słodko. Takich podpowiedzi mi Gragas nie musisz dawać, że mam komuś pokazać go, żeby mi ktoś powiedział. To gra, ma, gra sama z siebie mówi mi to. Koniec snu. Jesteś kujonem? A myślałem, że może jesteś kujonem. Ej, był tutaj jeden w garniaku. W garniaku chodzą tylko kujony. Myślałem, że do otworzenia. Czy jesteś jednym z obuzów bawiących się wiadrami z farbą na dachu? Uważaj sobie z tą farbą, dość mam już sprzątania mojej werandy z powodu tego bałaganu. Biedna. Dobra, przetłumaczmy. Handlarz, pralnia automatyczna, babcia, odzież, Elliot, programowanie. Elliot jest tam, jo? Tu. Programowanie brzmi jak kujon. Jesteś Elliotem? Nie, to jest Rosery. No więc, jeśli dziś jest wczorajszym jutrem, jutro będzie wczorajszym dzisiaj, dobrze myślę? Czas jest dziwny. Nie starzejemy się tak jak nasi elastyczni przodkowie. Jesteśmy tu umierzieli do zawsze. Piękna sprawa, jaka szkoda, że to nieprawda. Dobra, wszyscy mówią to samo z kodem. Elliot, gdzie jesteś? Myślałem, że to wiadro się zbugowało i daje taki dźwięk. O! Energola dostanę nowego. Ez.
RIP humans. SP ludzkość. Panie to przetłumaczyli. Mogli zostawić RIP. Ludzie byli pierwszymi mieszkańcami w tych tronach, a teraz zdaje się, że wszyscy nie żyją. Ej, w ogóle! Jak ludzie wszyscy nie żyją, to mi przypomina trochę ten. Śmierć, miłość, roboty. Pierwszy odcinek pierwszego sezonu i pierwszy odcinek trzeciego sezonu. Tam było o kotach i o robotach. Że ludzi już nie było i zostały właśnie tylko koty i roboty. Jak myślisz, jak to jest nie żyć? Zdaję sobie sprawę, że nie mnie o tym rozprawiać, ale myślisz, że naprawdę odnaleźli spokój? Czy ja odnajdę pokój, gdy umrę? Nie wiem, czy jest śmierć dla SI. Przepraszam, nie chciałem psuć nastroju. Idź maj dalej. Oj, trochę późne. Ale mam! Wspomnienie. Powiedzmy, że było wspomnienie, ale...